Spotkania z radnymi Rady Miejskiej, na przykład w galerii handlowej? Dlaczego nie? Aby umożliwić jeszcze lepszy kontakt mieszkańcom gminy, krośnieńscy radni postanowili wprowadzić mobilne dyżury w miejscach najbardziej dogodnych dla krośnian. Pierwszy taki dyżur odbył się w minioną sobotę w galerii Horex. Wówczas mieszkańcy mogli spotkać się i porozmawiać o nurtujących ich kwestiach z Radosławem Sujakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej. A jestem pozytywnie zaskoczony, bo faktycznie miałem już kilku klientów. Kilku mieszkańców przyszło z zapytaniem o różne rzeczy, które realizuje gmina Krosno-Odrzańskie, ale różne pomysły, które również sami zgłaszali, aby być może zrealizować. To zawsze fajnie wychodzi podczas takiego dyżuru. Natomiast no nie ma co ukrywać. Dyżur został zorganizowany specjalnie po to, aby być bliżej mieszkańców Krosno-Odrzańskiego. No i cieszę się, że udało się to zrealizować. Skąd pomysł na taką formułę spotkań? Nie spotkałem się w sumie nigdy z taką inicjatywą, aż jestem przekonany, że są takie rzeczy realizowane, bo to chyba nie jest pomysł jakiś taki nowy. Z czego to wynikło? Z irytacji. Proszę sobie wyobrazić, że przez rok pan przychodzi w poniedziałek od 14 do 16, siedzi pan w gabinecie i rozmawia sam do siebie albo do ścian. Bo podczas tego dyżuru przyszły może jedna, dwie osoby przez cały rok. Szkoda czasu mojego, mieszkańców, szkoda, że tak powiem, tej sytuacji. Dlatego uznałem, że spróbujmy być tam, gdzie są krośnianie. A przy okazji robienia zakupów można przecież zagaić radnego. I raźniej, i swobodniej niż w urzędowych murach, choć ten stoi dla mieszkańców otworem. Wiele osób woli jednak nieco bardziej przystępną formułę spotkań. Galeria handlowa to jednak nie jedyna alternatywa dla dyżurów krośnieńskich radnych. Wyposażenie, które tutaj widzimy, stolik, krzesła, ten setup, one są do wypożyczenia w Radzie Miejskiej. Dla radnych mogą w każdej chwili wziąć, bo to też nie jest powiedziane, że zawsze musi to być tutaj w tej galerii. Domyślam się, że na przykład radni z terenów wiejskich mogą spokojnie zrobić na swoich terenach. Można zrobić gdzieś jeszcze indziej, można zrobić może w hali sportowej, można zrobić może na dworze, kiedy będzie już cieplej. Jest to na tyle mobilne, że możemy być, tak powiem, wszędzie i zachęcam wszystkich radnych do tego, żeby realizować takie dyżury, a mieszkańców do podchodzenia i zadawania pytania. Pomysł na mobilne dyżury może się okazać strzałem w dziesiątkę. Już pierwsze spotkanie zebrało pozytywne oceny. Super, to by było dobra myśl taka. No super, mieszkańcy by się wypowiedzieli wtedy, co myślą, jakie problemy ich nurtują. Wie pan co, no ja nie jestem z Krosno-Odrzańskiego, ale uważam, że to jest dobry pomysł. A spotkała się pani wcześniej z taką inicjatywą, z takim pomysłem? No niestety nie. Także byłoby to na pewno miłe. O kolejnych dyżurach radnych mieszkańcy będą informowani na bieżąco, a z przewodniczącym Rady Miejskiej Radosławem Sujakiem ponownie będzie się można spotkać w Galerii Horex w sobotę 20 lutego w godzinach od 10 do 12.